on przeżył pewne takie rozczarowanie swoimi dawnymi kolegami, bo on jest z kumplem Grasia, Schetyny, bardzo wielu polityków Platformy Obywatelskiej, z którymi razem działał w niezależnym zrzeszeniu, działał w niezależnym w czasach opozycji studenckiej. I powiedział mi, że dla niego takim wstrząsem było, gdy rozmawiał z Pawłem Grasiem, wtedy rzecznikiem rządu Donalda Tuska, mówi: Paweł, jak wy mogliście zwiększyć liczbę biurokratów, liczbę urzędników o 150 tysięcy? Przecież to jest zabranie olbrzymich pieniędzy z kieszeni Polaków i no, zabicie iluś miejsc pracy normalnie na rynku. Dlaczego to zrobiliście? On się uśmiechnął i mówił: Paweł, ale to jest 500 000 więcej wyborców. Mówi: okej, to wy zabieracie nam pieniądze i zwiększacie biurokrację po to, żeby sobie kupić wiernych wyborców, bo ci ludzie zagłosują z rodzinami, którzy dostali miejsca pracy w urzędach. Oni są kontrolowani, tak? Teraz rozmawiałem tam z chłopakami z jego sztabu, mówią, jak wyglądają wybory na Dolnym Śląsku. Że ludzie, którzy są profesorami, naukowcami, ale mają zatrudnienia w instytucjach publicznych, musieli określonym posłom, politykom pokazywać zdjęcia, jak głosują. Że kładą swój dowód osobisty na karcie do głosowania, zakreślają w odpowiednim miejscu krzyżyk, robią zdjęcie telefonem i to wysyłają. Żeby się musieli się zameldować jak psy, że dobrze wykonali robotę i że, krótko mówiąc, pracodawca został zaspokojony i bierze całą swoją rodzinę. Róbcie takie foty i wysyłajcie, tak? To jest jak w Warszawie sprawdzano listy, jak było referendum warszawskie w sprawie odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz i wystarczyło, żeby jedyna szansa na uratowanie jej to było, że będzie za niska frekwencja. To urzędnikom robiono odprawy w ratuszach. I mówili: słuchajcie, jak zobaczymy, że poszliście na wybory wy albo wasza rodzina, a to widać, bo nie trzeba sprawdzać, jak głosował, wystarczy, że był, że się podpisał na liście, to będziemy rozmawiać w poniedziałek, do widzenia, czyli po wyborach. I w takim kraju Paweł Kukiz nie chce żyć, my w takim kraju nie chcemy żyć, my chcemy tę Polskę zmienić, dlatego mamy wielką nadzieję, że ta współpraca będzie.